Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi Zarząd Powiatu Jasielskiego chce utworzyć zespół szkół ogólnokształcących numer 1 w Jaśle. Rozstrzygnięto 23. submisję drewna cennego Krosno 2022. W Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej oglądać można wystawę zabawek ludowych. Zarząd Powiatu Jasielskiego chce utworzyć zespół szkół ogólnokształcących numer 1 w Jaśle, w skład którego ma wejść pierwsze liceum ogólnokształcące imienia króla Stanisława Leszczyńskiego oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Pomysł ten krytykują między innymi uczniowie i absolwenci pierwszego liceum ogólnokształcącego. Poszerzenie oferty edukacyjnej. Chcemy, aby również dorośli mogli po prostu korzystać z tej szkoły. W tej chwili posiadamy takie liceum dla dorosłych przy zespole szkół numer 3, jednak tam nie ma zainteresowania. Tak pomysł utworzenia zespołu szkół tłumaczył podczas konferencji prasowej w poniedziałek 21 lutego starosta jasielski Adam Pawluś. Spotkanie z dziennikarzami rozpoczął od przeczytania oświadczenia Zarządu Powiatu w Jaśle. Komunikat został wydany, tu cytat, w związku z pojawiającymi się artykułami i petycjami wypaczającymi ideę podejmowanych działań dotyczących pierwszego liceum. W rzeczywistości jest to połączenie administracyjne. Licea nadal będą funkcjonować samodzielnie, tak więc nie zaprzecza się samodzielności dydaktyczno-wychowawczej pierwszego liceum imieniem Stanisława Króla Leszczyńskiego. Jest to też proces dalszego uporządkowania sieci szkół. Liczymy, że dzięki temu liceum dla dorosłych zafunkcjonuje realnie przy liceum dla młodzieży. Kilku dni Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaśle jest zbulwersowane pomysłem pana starosty. Liceum ogólnokształcące imieniem króla Stanisława Leszczyńskiego. Tyle. I my chcemy, żeby nadal ta szkoła tak się nazywała, a nie zespół szkół. Co komu powie zespół szkół? Stanowisko w tej sprawie wydała m.in. Rada Pedagogiczna pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaśle. W komunikacie czytamy: uważamy, że połączenie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia króla Stanisława Leszczyńskiego z liceum dla dorosłych znacząco ograniczy możliwości zadbania o odpowiednio wysoki poziom kształcenia. Wyrażamy obawę, że niestabilna sytuacja szkoły wpłynie na obniżenie poziomu zaufania uczniów szkół podstawowych i ich rodziców do naszego liceum. Projekt uchwały, którą otrzymaliśmy jako radni, mówiący o tym, że w miejsce liceum ogólnokształcącego powstanie zespół szkół, jest nie do przyjęcia. Nie ma tutaj żadnych racjonalnych przesłanek, nie ma tutaj elementów, które by jakby w jakikolwiek sposób uzasadniało, oprócz własnych partykularnych interesów pana starosty, który chce w ten sposób nie zrealizować wyroki sądu nakazujące dopuszczenie dyrektorki, która wygrała konkurs. I tu jest ten zabieg taktyczny, powołanie zespołu szkół. Głosowanie w sprawie utworzenia zespołu szkół ma odbyć się w piątek, 25 lutego. 1450 metrów sześciennych najlepszego drewna zaoferowała na sprzedaż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie podczas 23. submisji drewna cennego. W tym roku do przetargu stanęło 21 firm, m.in. z Polski, Włoch i Niemiec. Najwięcej sprzedano drewna dębowego. Trendy, które obserwujemy od kilku lat, to wzrost zainteresowania dębiną. Drewno dębowe sprzedaje się, można powiedzieć, bardzo dobrze, natomiast osiąga średnie ceny wysokie. Natomiast spadło zainteresowanie bukiem, który przecież jest u nas podstawowym gatunkiem. Można powiedzieć, że wyniki tej submisji są bardzo dobre. Zresztą jest skok cen w ogóle na przetargach na drewno. Nas bardzo cieszy, że zdecydowana większość drewna trafiła do polskich firm, mimo że w przetargu brały udział firmy z Włoch, Słowacji, Czech, Niemiec czy Austrii, to zdecydowana większość trafiła do polskich firm.
Najdrożej sprzedano dwie kłody jaworowe. Obie uzyskały identyczną cenę, blisko 20,5 tysiąca złotych za metr sześcienny. Drewno na submisję wybrane zostało spośród surowca pozyskanego w ramach cięć planowych. Rocznie na terenie podkarpackich nadleśnictw pozyskuje się około 2 miliony metrów sześciennych surowca. Te najcenniejsze kłody wykorzystywane są m.in. przy produkcji mebli i instrumentów. Bardzo ciekawe są na przykład wykończenia łodzi, czy statków, czy też jachtów, wykończenia samochodów bardzo ekskluzywne. Wiemy też, że kilka kłód trafia co roku do firm lutniczych, które wykonują gitary, wiolonczele czy skrzypce, bo bez drewna jaworowego nie da się zrobić takiego dobrego instrumentu. Wystawione na sprzedaż cenne drewno gromadzone było na składach w Godowej, Oleszycach i Załużu. Mieszkańcy gminy Jasło nadal mogą starać się o dofinansowanie do wymiany starych pieców opalanych paliwem stałym na bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła. Trwa nabór uzupełniający do projektu. Wnioski można składać do 25 lutego. Jest to projekt skierowany do właśnie do gospodarstw, które dotychczasowe kotły, piece na paliwa stałe, czyli węgiel na przykład, mogą wymienić na piece o klasie piątej oraz piece na ekogroszek. Ale nie dotyczy to wszystkich gospodarstw, tam gdzie dostęp sieci ciepłowniczej gazowej jest, to nie ma takiej zgody na to. Dofinansowanie może sięgać do 80% kosztów kwalifikowanych. Deklaracje dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu oraz w wersji papierowej w punkcie obsługi klienta. Trzeba wykazać się tytułem prawnym do miejsca zamieszkania. Trzeba mieć zaświadczenie, tak jak mówię, z gazownictwa o tym, że do pana nie było możliwości lub nie ma na ten moment sieci gazowej. I te wszystkie rzeczy, oczywiście potem jest wkład własny, ale to już mówię, jest po ocenie deklaracji składanych przez mieszkańca, jest ocena punktowa, bo brane są pod uwagę również warunki społeczno-ekonomiczne, wielodzietność, niepełnosprawność, są dodatkowe punkty. W każdym bądź razie no, te dokumenty jak pan złoży, jest potem ocena, czy się pan kwalifikuje, czy nie. Jeżeli tak, jest podpisywana umowa. Realizacja projektu planowana jest na 2022 rok. Jasielska Biblioteka uczestniczy w czwartej rundzie programu rozwoju bibliotek. Program realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem jest m.in. poszerzenie kompetencji bibliotekarzy. Ten program ma na celu kształcenie bibliotekarzy, rozwijanie kompetencji, doświadczeń, umiejętności, tak aby wychodzić naprzeciw współczesnym czytelnikom i projektować ofertę biblioteki, która jest do nich dostosowana i również odpowiadać na potrzeby współczesnego świata. Każda z bibliotek ma sobie wybrać jakby taki problem, który tutaj dotyczy jej kwestii najbardziej, czyli taki regionalny. I my teraz właśnie jesteśmy na etapie tej diagnozy społecznej i będziemy wybierać taką dziedzinę, która nas najbardziej zainteresuje, żeby tutaj pozyskiwać jednak takie szkolenia już typowo skierowane na naszą bibliotekę. Kołyski, koniki na kółkach oraz grające gliniane ptaszki. W Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej oglądać można tradycyjne ludowe zabawki. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Beskidzkiego Centrum Zabawkarstwa Ludowego, sekcji Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku Białej. Pierwsza taka nasza wystawa rzeczywiście dedykowana zwłaszcza dzieciom, ale nie tylko, bo każdy w sobie ma coś z dziecka. Zabawki ludowe. Zawdzięczamy tę wystawę Regionalnemu Ośrodku Kultury w Bielsku Białej. To oni zgodzili się wypożyczyć wystawę, a gromadzą ją już od lat, bowiem organizują u siebie konkursy na zabawki ludowe. Większość właśnie tych eksponatów pochodzi z tychże konkursów. Najpierw twórcy wysyłają taką zabawkę na konkurs, a jeżeli Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej uzna, że jest ona na tyle atrakcyjna, że można ją odkupić, odkupuje od twórcy i staje się właścicielem takiej zabawki. I w ten sposób udało im się pozyskać dużo, dużo więcej eksponatów niż te, które tutaj widzimy. A na miejscu w Etnocentrum możecie Państwo zobaczyć około 90 zabawek. Najstarszymi są, najciekawszymi są tutaj klepioki, czyli na patyku ptaszki, które ruszają skrzydłami. Mamy najbardziej podstawowe zabawki ludowe, wzory. Są to koniki, są bryczki. Wszystkiego, tak jak Pan mówił, można sprawdzić działanie, można dotknąć.
Zabawki pochodzą z różnych rejonów Polski oraz Węgier. Zachwycają kolorami i kształtami. Zabawki ludowe słynęły z tego, że były barwne, kolorowe. Oczywiście na początku były to kolory drewna, bo nie stosowano żadnych barw, nie było to też takie łatwe do pozyskania. Natomiast z czasem, kiedy te barwniki były bardziej dostępne, zaczęto nadawać zabawkom kolory. No i teraz im bardziej kolorowa, zwłaszcza właśnie tutaj twórcy ludowi, którzy nas odwiedzili przy okazji wernisażu, opowiadali, że w Polsce klienci zwracają uwagę na to, żeby zabawka była kolorowa i im bardziej kolorowa, tym lepiej. Wystawa Kolorowy Świat Zabawki Ludowej będzie prezentowana w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej do końca marca.